Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj rozmowy na podcaście o Kazachstanie, o którym zresztą całkiem niedawno również informowaliśmy. Ze mną jest Kacper Ochman ze strony kierunekkaukas.pl, na którą serdecznie zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za Zaproszenie. Coraz więcej słyszymy o prezydencie Kazachstanu, o Tokajewie, który akurat wizytę składa i ostatnio nieprzyjęcie orderu od Władimira Putina. Z kolei wątek irański się pojawił, bo głowa państwa tego z Azji Centralnej gościła właśnie w Iranie. To jest tak, że Kazachstan jest bardziej potrzebny Iranowi, czy Iran Kazachstanowi? Ani to, ani to. Może tak przewrotnie powiem. Wydaje mi się, że tutaj oba państwa są sobie potrzebne, bo zarówno Iran, który w pewien sposób jest izolowany od już lat kilku ze względu na sankcje i program atomowy no potrzebuje też czasami do swojej polityki zagranicznej wpuścić nieco świeżego powietrza i wyjść poza swoje naturalne strefy konfliktu i tutaj wydaje mi się że Kazachstan o którym się rozmawiamy Azja centralna jest bardzo ciekawym miejscem, żeby trochę tego świeżego powietrza swojej polityki zagranicznej wpuść, a jednocześnie odstrąbić kilka sukcesów przy tej okazji. Dla Kazachstanu myślę również, bo asertywna polityka Kazachstanu wobec tego, co się dzieje obecnie za naszą wschodnią granicą, to jest tylko jeden, jeden poziom wielowektorowości prowadzonej przez Kazachstan polityki. To, są też, to jest też próba ożywienia współpracy bilateralnej z różnymi ważnymi państwami na świecie. To jest Turcja, to jest Korea Południowa, to jest Japonia, to jest też Iran, więc sądzę, że tutaj oba państwa w jakiś sposób są sobie potrzebne. A takim dowodem tego, tej relacji, tej konieczności współpracy ze sobą są dwa przykłady. Pierwsze to taki, że w trakcie tej wizyty, która miała miejsce, wizyty prezydenta Tokajewa w Teheranie, obaj prezydenci uczestniczyli w takim internetowym uruchomieniu pociągu, który po raz pierwszy pokona trasę z Kazachstanu do Turcji, ale uwaga, przez Turkmenistan, i Iran. Ten pociąg, o którym mówię, właśnie jest pewnie w drodze z Iranu do Turcji. Jest to pierwszy raz, kiedy takie połączenie ruszyło, więc to jest pierwszy przykład. Drugi przykład to wymiana, wymiana handlowa między dwoma państwami. Przez pandemię koronawirusa spadła ona poniżej 1 miliarda dolarów, co biorąc pod uwagę, jak dużymi gospodarkami i ludnościowo jak są dużymi państwami, jednak Iran i Kazachstan no jest pewnym wyzwaniem i potencjałem na przyszłość dla rozwoju stosunków bilateralnych obydwu państw. Żeby nie być gołosłownym jeszcze z tym pociągiem, to powiem, że długość dniowej trasy, którą ten pokciąg pokonuje ze stacji w Pawłodarze i jedzie bodajże do Karsu bądź do Ankary. Mogę się tu pomylić, bo dokładnie nie orientuję się, no ale to jest Według służb kazachskich 6336 km. Bardzo dużo. Jeżeli chodzi o właściwie współpracę pomiędzy oba krajami, to jak moglibyśmy to podsumować? Myślę, że to jest duży niewykorzystany potencjał, bo tak jak wspomniałem, na przykład, na przykładzie tej wymiany handlowej, która w dobrych czasach sięgała miliarda dolarów, w czasie pandemii spadła do poziomu 250 miliardów dolarów. Teraz podpisane porozumienia dwustronne między Kazachstanem a Iranem zakładają, że w najbliższych latach ta wymiana handlowa ma wzrosnąć do 3 miliardów dolarów. Więc no jest przede wszystkim niewykorzystany potencjał, ale wydaje mi się też, że jakby no Iran ze względu na no pewną swoją orientację i i, I położenie geopolityczne ma tych aren, na których jest obecny w różny sposób, bardziej mniej aktywny, więcej niż Kazachstan po prostu. I wydaje mi się, że z tego przede wszystkim wynikała różnica, a też widać wyraźnie, że no jednak przez bardzo długi czas, no jednak Azja Centralna, Kazachstan, w tym również były jednak państwami. Był regionem zdominowanym przez, przez Chiny w wymiarze gospodarczym, przez Rosję w wymiarze bezpieczeństwa. Być może teraz dla Iranu który też próbuje jednak no, wyjść z tej izolacji i próbować, tak jak wspomniałem, wpuścić tego świeżego powietrza trochę do polityki zagranicznej. Otwarcie się na Azję Centralną jest jakimś kierunkiem dywersyfikacji i pewnie niedużym, ale zawsze jednak jakimś, bo warto wspomnieć, że to że wizyta prezydenta Tokajewa była trzecią wizytą prezydenta z Azji Centralnej w krótkim odstępie czasu, bo w ciągu tygodnia Iran gościł u siebie prezydenta Turkmenistanu, Serdara Berdy Mohamedowa, który był z kolei z drugą wizytą, swoją zagraniczną właśnie w Iranie, to jest ważne, oraz prezydenta Tadżykistanu Mamam Ali Rachmona, który no, z którym tutaj jednak bym przywiązywał jakąś większą wagę, że jednak przełamanie pewnych lodów jest dużo większe i dużo ważniejsze, jeśli chodzi o relacje z. Iran, państwa Azji Centralnej. Tutaj Kazachstan, wydaje mi się, jest takim państwem, które jest ważnym ogniwem dla, dla Iranu, ale nigdy nie było może najważniejszym i, i teraz być może uwarunkowania geopolityczne powodują, że ten Kazachstan jest znowu jakoś tam ważny. Dla Kazachstanu z kolei, tak jak wspomniałem, Iran jest kolejnym ważnym ogniwem wielowektorowej swojej polityki. A co ważne, no trzeba pamiętać, że Kazachstan i Iran łączy jedno, a tak naprawdę dwie rzeczy. To jest, są duże złoża węglowodorów. Dwa, to, są, to jest uran, który też, no, którego Kazachstan i Iran wydobywają są jednymi z największych wydobywców na świecie. I przepraszam, trzy rzeczy łączą. Trzecia rzecz no, to jest Morze Kaspijskie. I tutaj pewne kwestie statusowe też grają znaczącą rolę. Jesteśmy w przededniu szczytu państw Morza Kaspijskiego, który ma się odbyć w Aszchabadzie więc no, tutaj widać, że tych pól współpracy między Kazachstanem a Iranem jest sporo, natomiast potencjał jest wciąż bardzo, bardzo duży. Jednym elementem jeszcze takim dodatkowym, którym powiem może na koniec, to jest fakt, że bardzo dobrze rozwinięte są na przykład na poziomie szkolnictwa wyższego, są bardzo dobrze rozwinięte studia nauki o Azji Centralnej i samym Kazachstanie w Iranie, natomiast nie ma czegoś takiego, w odwrotnym kierunku w, w Kazachstanie, na przykład. To pozostaje mi tylko zapytać, jakaś ofensywa w obszarze polityki zagranicznej Kazachstanu, czy tutaj prezydent zapowiedział jakieś kolejne wizyty? Wydaje mi się, że zapowiedzi jako takich ja nie, nie zauważyłem, bo też to jakby wychodzi na bieżąco, jeśli chodzi o, o tą ofensywę dyplomatyczną. Natomiast ja. Patrząc i obserwując to, jaką politykę zagraniczną, jaką ofensywę prowadzi rząd Kazachstanu i administracja prezydenta Kajewa, OK, spodziewałbym się kolejnych takich posunięć, to znaczy podkreślanie na zewnątrz naszej suwerennej, asertywnej polityki względem tego, co dzieje się obecnie na świecie, reakcje na kryzys energetyczny, żywnościowy. A jednocześnie to, co wydaje mi się jest tutaj bardzo ważne, a często pomijane, to to, że pamiętajmy, że jeszcze pół roku temu w Kazachstanie doszło do bardzo poważnych napięć i protestów, które spowodowały śmierć kilkuset osób, więc tu to wyjście na zewnątrz Kazachstanu po tym, co miało miejsce pół roku temu. No pokazuje, że jednak losy tego, co dzieje, tego dzieje się na świecie, stworzyły dla Kazachstanu dużą szansę do tego, żeby wyjść z pewnej potencjalnej, możliwej, prawdopodobnej izolacji, która mogła być, natomiast ona nie nastąpiła, bo doszło do tego, co, co, mamy, co mamy na stan dzisiejszy, czyli mamy rosyjską inwazję na Ukrainie. Pewna asertywność i umiejętność w prowadzeniu elastycznej polityki zagranicznej, pewnego umiejętnego balansu przez, przez prezydenta Tokajewa, przez rząd kazachski, jest jak najbardziej godna, godna uwagi i, i, pewnego, i pewnej refleksji zadumy. Stąd wydaje mi się, że nie koniec jeszcze ofensywy dyplomatycznej. Kazachstanu, zwłaszcza, że mówi się bardzo dużo o kazachskich węglowodorach w, w, przez różne środowiska i ekspertów zajmujących się energetyką, więc spodziewam się tego, że może być kolejna kolej, mogą być kolejne wizyty. Możemy znowu usłyszeć o prezydencie Tokajewie. Dzisiaj też pojawiła się przecież informacja o tym, że minister spraw zagranicznych Kazachstanu zaapelował do, do państw posiadających broń nuklearną o, o regulowanie zasobów broni nuklearnej w związku z tym, co obecnie dzieje się na Ukrainie. Więc jak widzimy, dużo, dużo mówimy o Kazachstanie, ale wydaje mi się, że to jest pewna, pewien ciąg logiczny tego, co Kazachstan chce na agendę międzynarodową wprowadzać. Kacper Ochman, kierunek kaukas.pl, dzisiaj o polityce Kazachstanu, o polityce kazachskiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję również i mam nadzieję do usłyszenia. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.